Cześć. W poprzednim odcinku doszliśmy już do momentu, kiedy nasz człowieczek chodzi sobie po ekranie, kiedy możemy go tutaj dodać i on będzie sobie szedł. Prawda? Czyli mamy klasę człowieczek oprogramowaną w ten sposób, że obiekty się poruszają, co prawda po dojściu do ściany zatrzymują się. To jest taka cecha Greenfoota, tak to zostało zaprojektowane. Natomiast mamy ten problem, że po kompilacji człowieczki znikają. Za każdym razem trzeba je tutaj ręcznie na tym świecie ustawić i dopiero potem można uruchomić. Nie jest to cecha właściwa, ponieważ nasz program powinien być autonomiczny, prawda? Obiekty, które są, powinny zostać na tym świecie już ustawione w momencie ich uruchomienia. Więc no, część człowieczek, która powoduje ruch człowieczka, mamy już zapewnioną. Jak widać, nie było to bardzo skomplikowane. Jedyne, co się pojawiło dodatkowo w szablonie przygotowanym przez Greenfoota, to linia 18, Move 1. No więc teraz dodamy do domu stawianie na nim obiektu. Dlaczego do domu? Dlatego, że no, człowieczki znajdujące się w domu powinny zostać dodane w momencie budowy domu, w momencie tworzenia domu. Czyli jak przypominam, podczas kompilacji Greenfoot sam tworzy jeden obiekt klasy dom. No i w momencie, kiedy ten obiekt klasy dom jest tworzony, jest nam pokazywany, no wtedy powinny jednocześnie zostać w nim rozmieszczone jeden raz człowieczki, a później już sobie będą krążyć. Czyli wchodzimy do klasy dom i mamy bardzo podobny edytor jak w przypadku klasy aktor, jak klasy człowieczek dziedziczący od klasy aktor. Znowu jest tu import bibliotek Greenfoota, jest komentarz do dokumentacji, który chwilowo pomijamy, aczkolwiek jest on bardzo ważny i przydatny w przyszłości. No i mamy klasę dom, która rozszerza możliwości, tym razem nie aktora, a rozszerza możliwości świata. Jest to oddzielny zestaw klas, te klasy ze sobą nie są powiązane. Co innego świat, na którym są ludzie, a co innego ludzie, aktorzy, którzy występują na tym świecie, czy no nie ludzie, jeszcze jakieś inne obiekty możemy, na razie mamy ludzika. No i w przypadku klasy dom nie ma tutaj metody act. No jest, ona tak naprawdę jest. Jeżeli sobie zajrzymy do dokumentacji, no, tak, to widać, że tu jest dziedziczona z Greenfoota, ze świata, metoda act. Czyli to będzie też metoda, która się wykonuje za każdym razem, no, przy kolejnych przebiegach, jakby turach, o, można powiedzieć, naszej gry. No, ale tutaj w przypadku świata nie jest nam na początku potrzebna, ponieważ świat no, nie wykonuje żadnej czynności. Mógłby na przykład jakąś czynność wykonywać, oczywiście, ale nam to nie jest potrzebne. Dlatego w kodzie źródłowym nie ma tej metody zaproponowanej jako domyślne. Możemy sobie ją dopisać, na razie nie. Za to dla odmiany jest metoda, której nie było w aktorze, nie było w człowieczku. Metoda, która nazywa się dokładnie tak samo jak klasa. Dom i public dom. Jest to tak zwany konstruktor. Konstruktor, czyli metoda, funkcja, która wykonuje się jeden raz, tylko jeden raz w momencie, kiedy tworzony jest obiekt klasy dom. No i teraz, co w tej metodzie jest? No, nie będę na razie tego wyjaśniał, jak to działa i czemu się tak nazywa, ale jest to tworzenie świata o rozmiarze 600x400 pikseli, i jeden piksel rozmiar pola, tak? Czyli jeżeli mieliśmy tam move 1, no to oznaczało, że przesuń się o jeden piksel przy jednym przebiegu akta. A ponieważ akt wykonywał się wiele razy, no to ludzik się przesuwał wiele razy o jeden piksel. Jak daliśmy tam move 3, no to przesuwał się dużo szybciej, ponieważ przesuwał się o 3 piksele. No i nasz świat ma rozdzielczość tutaj jednego piksela i rozmiar 600x400. Możemy sobie zobaczyć, czy to działa, powiększyć to do 800x600, na przykład 800x600, zamykam edytor, robię compile, o, powiększył mi się świat. No można oczywiście więcej, ale tu mi się więcej na moim ekranie nie zmieści, więc 800x600 jest ok. No więc to jest wykonywane jeden raz, nie przy każdym przebiegu, świat jest tworzony jeden raz i to jest wszystko. I w tym miejscu, przy tworzeniu świata, posadzimy na nim ludziki. Jak to zrobić? Otóż zrobimy sobie ludzik pierwszy, no właśnie, zmienną. Zmienną ludzik pierwszy,
która ma być jakiego typu? Ma to być człowieczek. O, jest to zapis znany być może programistom innych języków, w języku C, w języku C++, nazwa typu i zmienna. Ja się tu odwołam do właśnie takiego porównania, na przykład int x z języka C czy C++, gdzie miałaby powstawała zmienna x typu całkowitego, czyli zmienna zawierająca liczby całkowite. Co to jest zmienna? No to jest taka półeczka, na której przechowywane są pewne rzeczy. Porównując to, przepraszam, że tak wyjaśniam takie rzeczy banalne, ale gdyby ktoś oglądał ten wideoblog nie znający się na programowaniu w ogóle, no to odwołam się do arkusza kalkulacyjnego i w arkuszu kalkulacyjnym, to już mam nadzieję, że wszyscy znają, mamy takie o właśnie pola. I można powiedzieć, że to jest taka zmienna. Tu możemy sobie wpisać liczbę 10, tu możemy sobie wpisać napis kaczka i taka zmienna ma określony typ. No właśnie, może być tam liczba i wtedy możemy tą liczbę sobie na przykład mnożyć, dzielić, dodawać. Może być tam tekst, no wtedy już nie ta i możemy na nim wykonywać inne operacje, już niekoniecznie dodawanie i dzielenie. Może tam być data, na przykład 2015, 10, 24 i ta data też będzie wtedy traktowana troszeczkę inaczej. No i taka zmienna, taka komórka w pamięci w przypadku języka programowania Java musi mieć podany najpierw typ. No, ponieważ to ma być człowieczek, no to sobie robimy typ człowieczek. No i teraz nasz ludzik pierwszy, tworzymy new człowieczek. Oczywiście bez polskich znaków tutaj jest wszystko, żeby to zagrało. I taka linia stworzy nam zmienną w pamięci obiekt, już właśnie obiekt. Wywołany zostanie konstruktor z klasy człowieczek, zostanie obiekt klasy człowieczek i zapisany w pamięci. No jak będziemy chcieli mieć więcej ludzików, to metodą kopiuj-wklej, prawda, zrobię sobie ludzik drugi, ludzik trzeci. Mam trzy ludziki. No i spróbujmy to skompilować. Compile, ludzików brak. Dlatego, że jeszcze nie umieściłem je na świecie. Na razie one są w pamięci. A teraz trzeba światowi naszemu powiedzieć, dodaj ich do siebie. Czyli metoda, no, jak ktoś nie wie z pamięci, to do dokumentacji, to wynika z tego, że już zacząłem coś pisać i go to zdezorientowało. Compile, documentation i w dokumentacji patrzymy, jakie są tutaj metody dla świata. Act, add object, get background i tak dalej, ale już moment, add object. Czyli jest metoda dodaj obiekt. No więc z niej sobie skorzystamy, że będzie add object. I teraz, moi drodzy, mamy dodawanie obiektu do świata i podajemy najpierw ludzik pierwszy i gdzie on ma się na tym świecie znaleźć, na przykład na pozycji setnej i na pozycji setnej. O, takie jakieś miejsce. Kompilujemy, patrzymy, jest. Siedzi ludzik 100 na 100. Wartości liczone są od zera, od górnego rogu, nie tak jak w układzie współrzędnym typowym, gdzie 0,0 jest tutaj na dole, tutaj 0,0 jest na górze. Więc 100 w dół i 100 w prawo oznacza, że znajdzie się w tym miejscu ten ludzik. Mogę sobie go przesunąć na razie, ale on i tak za każdym razem, nawet jak go przesunę, to po kompilacji będzie się pojawiał w tym miejscu, ponieważ tak jest skonstruowany konstruktor świata. Czyli za każdym razem, kiedy robię kompiluj, obiekt dom zostaje budowany na nowo i dodawany do niego obiekt ludzik. No to dodamy sobie oczywiście tą samą techniką ludzika drugiego i ludzika trzeciego. Powiedzmy, że współrzędna x-owa będzie ta sama, natomiast y-ową damy 300 i 500. Zobaczymy, jak to zadziała. Nie skompilowałem jeszcze. Kompiluj. I są trzy ludziki. Robię run i chodzą, bo chodzenie już miałem oprogramowane. Czyli tą metodą dojdą do ściany i się zatrzymają, bo jeszcze nie jest nic z tym więcej zrobione, ale już ludziki sobie chodzą. Tak jest. No myślę, że to ten odcinek
na tym zakończymy. Zachęcam do uruchomienia sobie Greenfoota i do spróbowania oczywiście samodzielnie tego, co tutaj się działo, i do oglądania następnego odcinka.